Obchody Dnia Patrona w Szkole Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu przebiegły uroczyście. Była wspólna lekcja historii, a także konkurs recytatorski związany z patronem szkoły. Przybliżamy naszym uczniom postać ciekawego, niezwykłego człowieka. Preferował wartości, które nadal są aktualne. Był człowiekiem wielu talentów i to chcemy naszym uczniom powiedzieć, żeby oni również dbali o swoje talenty i o swój osobisty rozwój. Młodzież uczestniczyła dzisiaj w taki sposób trochę nietypowy w recytacji wierszów, zarówno dotyczących grupy młodszych dzieci, jak i też starszych. Było bardzo fajnie, bardzo się cieszymy, że nasza przyjaciółka zajęła pierwsze miejsce w konkursie na recytowanie wiersza. Maria Konopnicka, śmierć Kościuszki, tam w Szwajcarów w wolnej ziemi, żył Kościuszko długie lata i obracał tęskne oczy, gdzie rodzinna jego chata. To jest jednak przypomnienie o tym, że ktoś taki istniał i że zrobił taki wielki uczynek. Po rozstrzygnięciu konkursu rozdano nagrody najlepszym. Nagrodzone zostały także dzieci, które wykonały plakaty, również o Tadeuszu Kościuszce. No my robiłyśmy cały dzień razem, prawie że z nocą. Dużo pracy jednak w niego włożyliśmy. Robiliśmy go kilka dni, tak 3-4 dni. W ten dzień oficjalnie otwarto nową pracownię informatyczną, na którą czekali nauczyciele, pracownicy szkoły, a przede wszystkim dzieci. Moim zdaniem ta sala jest fantastyczna i bardzo mi się podoba. Będzie się lepiej tak pracować. Ładny design, no ogółem pasuje do miejsca. Jest to możliwe dzięki radnym gminy Trąbki Wielkie, które zrobili nam niesamowitą niespodziankę, kupując dla szkoły 20 komputerów nowoczesnych, dzięki którym młodzież będzie mogła sprostać wymaganiom współczesnego świata. Uczniowie będą na pewno się tutaj szkolili, przygotowywali, tak jak pięknie powiedział dzisiaj ksiądz dziekan, żeby to służyło dla przyszłości. Jesteśmy po termomodernizacji, po odnowieniu naszej szkoły w Sobowidzu, która rzeczywiście trochę nas kosztowała, nas w sensie wszystkich, bo to każdy pewnie się składa, bo to były pieniądze również ze środków unijnych, zewnętrznych i również z samorządu gminy. Społeczność tej szkoły, nauczyciele, uczniowie czekali na to bardzo długo, rodzice czekali na to bardzo długo. Całościowy koszt tych inwestycji to około 2 milionów złotych, czyli dość duży wydatek budżetu, ale wspomagany w połowie ze środków unijnych. Po uroczystościach po raz pierwszy w budynku szkoły odbyła się sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie. Pierwsza historyczna sesja Rady Gminy, bo jak do tej pory radni nigdy nie obradowali w Sobowicu. Nie tylko lekcje, ale i aktywne uczestniczenie w apelach i występach pozwala uczniom w większym stopniu pochłaniać wiedzę. Polecamy również zobaczyć Ostatnio mówią w Trąbkach Wielkich odcinek 4 Rozalia Konieczna oraz Fery zimowe w gminie Trąbki Wielkie 2018. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.